Ja tylko mogę wyrazić podziękowanie panu dyrektorowi Pawłowi i pani dyrektor Anna, to też chyba jest z nami, którzy są sercem oraz wychowawczyniami i nauczycielami naszego wspaniałego liceum ogólnokształcącego, które wydało tak wspaniałych wielu ludzi. Nie będę już wymieniał. Bardzo się cieszę, że ten dom katolicki, który ma piękną salę, to była kiedyś najpiękniejsza sala na Podbeskiej Dziób, kino Beskid, na nowo pragnie żyć swoim rytmem muzyki, filmu, teatru, który był w ubiegłym tygodniu piękny, więc to jest radość, że możemy was gościć i myślę, że tak jest cel, żeby Andrzej był dumny, że ma swoje własne kino i że ma tą piękną salę. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. To, co powiedział pan Łukasz, który też gości w naszym kinie, mają piękną salę, chyba jedną z najpiękniejszych i ciągle im mówię, że muszą służyć społeczeństwu, bo jest to miejsce, gdzie nikomu nie przeszkadzają, bardzo wygodne, przygotowane, odnowione. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, panie dyrektorze, żeście nas zgromadzili tak w przededniu tych najpiękniejszych świąt, które dotykają serca każdego z nas, każdej rodziny i tą wspaniałą młodzież, na którą zawsze można będzie liczyć. Sięgam teraz myślą w 2016 roku. Będziemy gościć młodzież z całego świata. Już się zgłosiło, jak opowiedziałem, 120 zdań z Kopenhagi. Myślę, że wspólnie będziemy przeżywać w takiej radości, w takiej atmosferze to spotkanie z Ojcem Świętym. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszam, by raz w miesiącu mamy dobry film o treści religijnej. Myślę, że ten koncert i to wasze spotkanie chyba po raz pierwszy ta sala wypełniła się tak po brzegi. 230 miejsc, plus ja myślę 100 stojących. Także dziękujemy za waszą obecność, za to, że możemy wspólnie przygotować się do tych świąt. Piękne prowadzenie, jestem pełen radości, że wrócicie umocnieni, odnowieni. Życzę wam błogosławionych świąt, radości, pokoju w każdym sercu, w każdym domu, pośród nas i wszędzie, gdzie się spotykamy. Dziękuję, wszystkiego dobrego.